1641 roku wieś była jedną z miejscowości sprzedanych kasztelanowi gdańskiemu i wojewodzie parnawskiemu Janowi Zawadzkiemu herbu Rogala. Postawił on tam murowany dwór. Będący od 1842 roku posiadaczem majątku hrabia Alfons Sierakowski rozbudował dwór. Zostały mu nadane cechy założenia pałacowego. Pomorskie Soplicowo tak określa i Naliwajek w publikacji We wrotach Pomorza. To drugie określenie jest bardzo malownicze. Pałac znajduje się na trasie Sztum Elbląg. Pałac w listopadzie 2006 roku przeszedł w posiadanie Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zakończył się 3-letni remont Pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim, województwo pomorskie. Rezydencja odzyskała wygląd z czasów swojej świetności. Natomiast tylna część po przebudowie w stylu neoklasycznym nabrała cech antycznej budowli. Nadbudowane piętro zwieńczone zostało trójkątnym naczółkiem wspartym na smukłych kolumnach kryjących balkon. Na swoje miejsce wróciły zabytkowe meble i kolekcja obrazów. Minerva, bogini mądrości, sztuk i rzemiosł. Nazywano ją boginią tysiąca prac. Zazwyczaj przedstawiano ją w pancerzu i w hełmie, uzbrojoną we włócznie. W Rzymie uzyskała ona także aspekt bogini wojny. W ramach generalnego remontu przywrócono wnętrza pałacu do stanu, w jakim były w latach XX ubiegłego wieku. Prac udało się też między innymi zrekonstruować pokój, sypialnię, gabinet, łazienkę i buduar.
odnowionych wnętrz wstawiono zabytkowe meble, a na ścianach powieszono ponad 80 obrazów, stanowiących część dawnej kolekcji malarstwa rodu Sierakowskich, liczącej ponad 450 płócien. Najstarsze zgromadzone dzieła pochodzą z XVI wieku, większość powstała w XIX wieku. Pałacowych przywróciliśmy posadzki z kamienia olandzkiego, popularnego przed wiekami materiału wykorzystywanego w kościołach, dworach, pałacach i domach mieszczańskich. Biblioteka liczyła ponad 11 tysięcy wolumenów. Odtworzona została Sala Biała, w której w 1827 roku koncert zagrał Fryderyk Chopin. Odbudowany kominek. Thank you.
Ewangelia. Służyły do hodowli roślin egzotycznych. Budowano jako budynki o wysokich i szerokich oknach, zwłaszcza od strony południowej, często dach też był szklany. Oranżerie były też miejscem spotkań towarzyskich, zabaw towarzyskich, przedstawień teatralnych. Afrodyta, bogini miłości i piękna opiekunka małżeństw, została zrodzona z fali morskiej niedaleko Cypru. Pływała po morzu w muszli, zatrzymując się u brzegów Kajtei, a potem Cypru. Pod koniec XVIII wieku obok pałacu powstał park angielski w stylu krajobrazowym, posiadający szpaler lipowy na przedłużeniu osi dworu. Drewniana altana ogrodowa z końca XVIII wieku. Oprócz pałacu, wśród architektury zachowane zostały między innymi oficyna z przełomu XVIII i XIX wieku, altanka i oranżeria z połowy XIX wieku, wieża ciśnień z 1893 roku, pochodzący z 1873 roku, kościół był przez wiele dekad kaplicą grobową Sierakowskich, gdzie chowano członków tej rodziny i dopiero od lat 60. ubiegłego wieku jest we władaniu Kościoła rzymskokatolickiego. Stał się centrum życia kulturalnego i społecznego na Pomorzu, gościli w nim m.in. Jan Matejko, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Kasprowicz, Oskar Kolberg, Stefan Żeromski czy Stanisław Tarnowski. Pałac, park, oficyna, oranżeria i kościół zostały wpisane do rejestru zabytków.